drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie jednego z najnowszych głośników Bluetooth od firmy Jabra. Mowa tutaj o takim bardzo fajnym, masywnym głośniczku o nazwie Soulmate. Cena takiego urządzenia to jakieś 550 zł, tak więc głośnik bezprzewodowy już z wyższej półki. Jak zagra, zobaczymy w teście. Na razie zapraszam Was do rozpakowania. Przyjrzymy się bliżej temu urządzeniu. Przy okazji warto też wiedzieć, że w Polsce dystrybutorem urządzeń firmy Jabra jest Hama Polska. Zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, przed nami najnowszy głośnik Bluetooth Jabra Soulmate. Jak widzimy, mamy troszeczkę informacji i to takich całkiem ciekawych. Jak widzicie, działa praktycznie z każdym urządzeniem, z komputerem, z tabletem, z telefonem komórkowym, smartfonem, czy jakąś MP3, innym odtwarzaczem. I zobaczcie, co tutaj jeszcze mamy. Look small, sounds big, czyli wygląda na mały, ale brzmi jak duży. To sobie oczywiście przetestujemy. Możemy go zabrać wszędzie, jak najbardziej wymiary kompaktowe, chociaż swoje to urządzenie waży. I jest też informacja, że mamy jakąś odporną na warunki pogodowe torbę, więc to też pewnie ci tutaj w środku będzie. No i zobaczcie, bardzo, bardzo ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, zaakcentować: certyfikat Dolby Digital Plus. Czyli możemy spodziewać się naprawdę dobrego dźwięku. I z tyłu jeszcze mam informację, że obsługiwany jest tryb NFC. I mamy też ciekawe informacje, jeśli chodzi o wytrzymałość baterii, to jest to 8 godzin grania muzyki lub obsługi w trybie głosowym, bo chyba też ma mikrofon, a 40 dni w trybie standby. Czyli bardzo dobrze to wygląda w teorii. Jeszcze możemy zaopatrzyć się w specjalną aplikację Jabra Sound App, która właśnie pozwala skorzystać z tego kodeka Dolby Digital Plus, więc to sobie też przetestujemy. Na dole mamy też jeszcze, co zawiera samo opakowanie, czyli głośniczek, kabel USB, torbę, o której wspomniałem, kabel audio i instrukcję. No dobrze, teraz pora go sobie rozpakować. Bardzo ciekawe zamknięcie tego pudełka, także możemy je sobie wielokrotnie wykorzystać w razie czego. Ok, i już widać sam głośnik. Powiem Wam, że swoje waży. No i zobaczcie, od razu fajna rzecz, jak mamy pomysłowo schowany kabelek. Kabelek w oplocie, bardzo fajnie to wygląda, czyli kabla na pewno nie zgubimy, a przy okazji mamy go pod ręką, nie musimy gdzieś osobno sobie chować. Teraz obejrzymy ten głośnik dokładniej. Natomiast tutaj w tej podstawce są jeszcze akcesoria, więc już się do nich dostajemy. O właśnie, mamy tę torbę, o której było wspomniane, już sobie rzucimy okiem. No faktycznie całkiem fajna. W jakimś stopniu nam ten głośnik na pewno zabezpieczy, żeby się nie zabrudził, nie zamoczył. Całkiem fajnie. Tutaj co mamy? Kabelek USB do ładowania głośnika. I mamy też instrukcję, też jak pobrać tą aplikację. Rejestracja produktu, informacje gwarancyjne, to by było na tyle. Więc pakiet jest całkiem konkretny. Natomiast teraz sam głośnik, zobaczcie. Dół mamy gumowany. Górę też, tak więc jest tu dużo, dużo takiej solidnej gumy, gumowanego tworzywa. Jest to naprawdę masywne i robi wrażenie takiego konkretnego sprzętu. Przy okazji to też zapewnia antypoślizgowość, czyli przy odtwarzaniu utworów ten głośnik nie będzie nam się nigdzie przemieszczał. My mamy taki uchwyt, kawałek materiału, można go za to przenieść. I zobaczcie, tutaj mamy włącznik, wyłącznik, tryb Bluetooth, jakieś kontrolki, wejście na ten kabelek audio, wejście na kabelek USB, też jakaś dioda jest, maskownica, jakaś siatka mesh, pod spodem widzimy dwa głośniki wysokotonowe prawdopodobnie oraz głośnik centralny, a na górze mamy panel sterowania, fajne duże przyciski i logo Jabra. Tak więc głośnik wygląda naprawdę super, jeśli będzie grał tak dobrze jak wygląda, to myślę, że mamy hit. Tak więc dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie rozpakowania tego fajnego, ciekawego głośnika.
No, na testy zapraszam Was niedługo i wtedy sobie go posłuchamy, jak gra. Może też będzie porównanie z jakimś innym głośnikiem, jeśli taki uda mi się zdobyć do testów, to sobie chętnie porównam i też myślę, że nawet na filmie będziecie słyszeć różnicę, jaka będzie pomiędzy tymi głośnikami. Dziękuję Wam jeszcze raz i pozdrawiam Was. Cześć!